Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wideoniusie. Zapraszam do obejrzenia i przypominam, że w przyszłym tygodniu mamy 3 audycje, a teraz obejrzyjcie sobie wideoniusa. Właściwie nasza podróż zaczęła się od tego, że mieliśmy zwiedzić bunkry. Stare, powojenne bunkry, które gdzieś w okolicach Mogilna, Bystrzycy, Olszy są rozmieszczone. I z takim zamiarem wyjechaliśmy dzisiaj z miasta. Jednak po długich poszukiwaniach tych bunkrów nie znaleźliśmy, jedynie napotkaliśmy na taki stary, opuszczony budynek, gdzie właśnie zrobiliśmy kilka ujęć wideo, popcykaliśmy kilka zdjęć i wyruszyliśmy dalej. Aż finalnie znaleźliśmy się w lesie. Pięknie jest w tym lesie. Piękna majowa pogoda i kolejny wideo news. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, zapraszam na audycję w Elstacji. W przyszłym tygodniu będą 3, w poniedziałek, wtorek i czwartek. W poniedziałek zaprosi Was Michael Kais na audycję Decibel. Wtorek kolejna elektroniczna terapia. Tym razem posłuchamy płyty Rudiego Adriana, a w czwartek markowe granie na życzenie, czyli czekam na Wasze paczuszki. Pamiętajcie, można wysłać na adres marek@elstacja.pl. Tutaj adres się wyświetli. Zachęcam również do brania udziału w konkursach elstacjowych. Myślę, że już niebawem będą znów kolejne. Są jeszcze smycze elstacjowe do rozdania, więc zapraszam, zachęcam do brania udziału w konkursach. Słuchajcie, naprawdę warto brać udział w tych konkursach, tym bardziej, że smyczki jeszcze są. Może ja pokażę, że są faktycznie. Słuchajcie, smyczki jeszcze są, jest ich jeszcze cała gromada, więc tym bardziej zapraszam do brania udziału w konkursach. Mam nadzieję, że dojdą również płyty i będziemy mogli do tych płyt dołączać właśnie takie smyczki elstacjowe. Część z Was już takie smyczki posiada, bo wysyłałem je wraz z płytami.
Warto. Zapraszam serdecznie.